Aktualna rola jest relatywnie niewielka w stosunku do potrzeb gospodarki i do wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką. A podstawowym wyzwaniem jest zwiększenie innowacyjności i produktywności, bo to są trwałe czynniki wzrostu gospodarczego, to są trwałe czynniki tworzenia nowoczesnych, wysokiej jakości miejsc pracy, wysokopłatnych. A przecież o to nam chodzi, żeby Polska nadrabiała zaległości rozwojowe i dochody ludności wzrastały. No ale jaka jest docelowa rola? No, docelowa rola jest taka, żeby ten silnik wzrostu, jakim jest kapitał wyższego ryzyka, który jest dostarczany przez rynek kapitałowy, odgrywał znaczną większą rolę w finansowaniu gospodarki. W Polsce ta rola dzisiaj jest marginalna. Ona jest znacznie mniejsza niż w krajach Unii Europejskiej, a w krajach Unii Europejskiej jest znacznie niższa niż w Stanach Zjednoczonych. Badania empiryczne są jednoznaczne. Im silniejszy rynek kapitałowy, tym produktywność gospodarki wzrasta szybciej. I badania pokazują, że gospodarka amerykańska pod względem innowacyjności i produkcyjności znacznie szybciej się rozwija niż europejska. Polski rynek kapitałowy jest znacznie mniej rozwinięty, czy jego udział w finansowaniu potrzeb rozwojowych jest mniejszy niż średnia europejska. Są różne wskaźniki, które pokazują stopień rozwoju rynku kapitałowego. Jeden z podstawowych wskaźników to jest wielkość kapitalizacji spółek rynku regulowanego czy giełdowego w stosunku do rocznego PKB. No, w Polsce około 30%, średnia europejska około 60%, a kraje, do których jakby dążymy, mają te wskaźniki ponad 100%. To jest 100%, w Stanach Zjednoczonych bodajże 140 czy 150% wartość kapitalizacji rynku kapitałowego versus roczny PKB. Innym wskaźnikiem jest wielkość kapitału pod zarządzanie funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jeśli chodzi o aktywa polskich TFI, to stanowią one 10% rocznego PKB. Średnia europejska jest ponad 50%. To pokazuje, jak rynek nasz jest niedorozwinięty w stosunku w porównaniu z innymi krajami i w stosunku do potrzeb gospodarki. Teraz powiem dwa zdania na temat potrzeb gospodarki. No, tym podstawowym, już wymieniłem wcześniej, jest zwiększenie innowacyjności. Jesteśmy na czwartym miejscu od końca, jeśli chodzi o innowacyjność. Według tak zwanych European Innovation Scoreboard, publikowany co roku przez Komisję Europejską. Jest jeszcze inny wskaźnik produktywności. Podobna sytuacja jest. Przy czym trzeba nadmienić, że warunkiem zwiększenia produktywności jest innowacyjność, a innowacje obciążone wyższym ryzykiem są finansowane głównie przez rynek kapitałowy. Dlatego jak chcemy mieć nowoczesną gospodarkę, chcemy nadrabiać zaległości rozwojowe, musimy postawić na rynek kapitałowy w Polsce. Jest wiele, szereg przyczyn, które powodują obecny stan rzeczy. No, część to są subiektywne, część są obiektywne. Do takich obiektywnych to bym powiedział w ten sposób. Jednak nie ma tej kultury akcji w Polsce, która rozwijała się na innych rynkach od dziesięcioleci. My ten wolny rynek dopiero rozwijamy od 20-30 lat. W związku z tym jesteśmy w społeczeństwie bardziej konserwatywnym i bardzo, szczególnie przy tych niższych oszczędnościach w stosunku do przeciętnych na Zachodzie, bardziej nie jesteśmy tacy skłonni do ryzyka. I to jest taki obiektywny czynnik. Czy niższe dochody plus no, takie obawy, czy mniejszy apetyt na ryzyko. A natomiast do czynników obiektywnych, no proszę Państwa, no przede wszystkim musi być zaufanie do rynku. Przestępstwa muszą być ścigane. Mamy bardzo nieefektywny system ścigania przestępstw giełdowych. Po 10 latach może jakiś wyrok zapaść. To jest pierwsza rzecz. Drugi element jest taki, że nie ma żadnych podatkowych zachęt, żeby transferować część oszczędności gospodarstw domowych w kapitał dostępny dla przedsiębiorstw na giełdzie. A wszyscy, którzy mają do czynienia z produktami inwestycyjnymi, wiedzą, że system podatkowy ma istotne znaczenie. Ludzie bardzo zwracają na to uwagę. Następna rzecz, kwestia podaży. No może z jednej strony jest mało
relatywnie, no, tak zwanych IPO, tych pierwszych ofert, które są robione przez sektor prywatny. Jaki jest powód? Prawdopodobne jest tak, że korzyści z pozyskaniem kapitału, bycie na akcjach, nie są aż takie duże w stosunku do obciążeń regulacyjnych. Ale ja nie chcę być tu jednoznaczny, to wymaga głębszego zbadania z tego względu, że te obciążenia regulacyjne mają na celu ochronę inwestora. Następna rzecz, no Skarb Państwa praktycznie dominuje w najważniejszym indeksie WIG20. On dominuje poprzez kontrolowanie głównych spółek, czyli ma udziały, które są, dają kontrolę, plus ma wpływ na inne spółki, jak banki, przez wakacje kredytowe. No to obniża wycenę. I teraz Skarb Państwa mógłby, po pierwsze, tak, absolutnie potrzebne jest, nie może nadużywać pozycji w stosunku do mniejszościowych, nie może czerpać z tego większych korzyści i podejmować decyzji politycznej. To obniża zaufanie do rynku. A dwa, no Skarb Państwa może sprzedawać, zwiększać płynność na rynku poprzez sprzedawanie pakietów w tych spółkach, a ta prywatyzacja została zatrzymana gdzieś, o, chyba z 8 lat temu czy 10 lat temu. Więc przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, czy szanowanie mniejszościowych akcjonariuszy, innymi słowy, plus budowanie płynności poprzez sprzedawanie pakietu mógłby bardzo pomóc rynkowi, a płynność jest najważniejszym sumarycznym kryterium oceny atrakcyjności rynku. Oczywiście jest szereg innych jeszcze wskaźników, silna baza inwestorów, czyli fundusze emerytalne, OFE, proszę Państwa, no trzeba rozwiązać problem OFE. Mamy wielomiliardową nadpodaż akcji od lat, który dalej obniża atrakcyjność rynku. Więc wiele rzeczy jest takich, które no, w naszych rękach, tylko trzeba podjąć odważne decyzje, no a niestety niektóre decyzje są w konflikcie z potrzebami budżetowymi.